Ale la folla e gli scioperi. Trzeba mieć w sobie wielki gniew, żeby umieć zapanować nad świętym gniewem ludzi. Trzeba umieć żyć z gniewem. Nie próbuj nigdy iść pod prąd, nie próbuj nigdy szukać przyczyn. Z szeregu nie wyłamuj się, bo jesteś niczym, niczym. Nie próbuj nigdy mówić nie, nie próbuj nigdy szukać przyczyn. Jednostka wszakże serem jest, ty również jesteś niczym. Idź pod prąd, idź pod prąd. Idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd! Lechu, tylko się w nic nie mieszaj. Ja się nie umiem nie mieszać. Już cię ze stoczni wyrzucili. Chcesz jeszcze ze zrębu wylecieć? Czego oni chcą? Kto? No ten kor. Społeczeństwo nie ma innych metod obrony przed bezprawiem, jak solidarność i wzajemna pomoc. Dlatego niżej podpisani zawiązują Komitet Obrony Robotników w celu zainicjowania wszechstronnych form obrony i pomocy. Z wyrazami poważania Jerzy Andrzejewski. I adresy. O, i tu. Komitet domaga się amnestii dla skazanych i aresztowanych. I przywrócenia wszystkim represjonowanym pracy. No dobrze kombinują. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że macie słuszną diagnozę, ale wszystko robicie do dupy. Albo jest się furmanem, albo koniem. Bo furman nie może być koniem i odwrotnie. Mało, że komuna z nas krew wysysa, to wy jeszcze sami chcecie się na złość Gierkowi zagłodzić? A gdzie logika? Tak bestii nie przyciśniecie do muru. Po pierwsze, nawet jak przyciśnięta, to macha łapamy. A wy po drodze zemdlejecie z głodu. Piszecie coś o łamaniu prawa, o tosie pracy, godności robotnika. A to trzeba zacząć od dołu, od ziemi, od butów, skarpetek, kaszanki. Po drugie, wy jesteście dla mnie za mądrzy. A dla robotnika szarego, nawet ja po zawodowcu jestem za mądry. Ja chcę przybyć do waszego brzegu, bo to jest dobry brzeg, a ten brzeg, do którego ja przybiję, wyjdzie na swoje. Czyli intencje macie dobre, reszta do wyrzucenia, a teraz muszę już lecieć. Nie, zaraz, przepraszam, halo, przepraszam. Kim pan jest, jak się pan nazywa? Lech Wałęsa się nazywam i chciałem porozmawiać. A teraz muszę już lecieć, bo mi się dziecko najmłodsze pochorowało. Tu jest mój adres. Jakbym był potrzebny. Do widzenia. Do widzenia. Straszny facet, jakiś szowinista robotniczy. Nie, no i ja mam. Tylko czy nie podstawiony jakiś? Dlaczego? Bo jak na razie chyba jako jedyny do nas przyszedł trzeźwy. Zobaczymy, czy jako jedyny do nas wróci. Zobacz, Lechu. Piszemy o tobie.